Witam, dzień dobry, program Brodacz Pyta. Nagrywamy oczywiście w sali Kartuskiego Centrum Kultury. A dziś moim gościem jest Andrzej Bystroń, aktywny radny powiatu kartuskiego. Witam, panie Andrzeju. Dziękuję bardzo, miłe słowa, dziękuję. Panie Andrzeju, mieszkańcy powiatu kartuskiego, pana grupa na Facebooku, bardzo grupa aktywna, dużo się dzieje, dużo postów tam się pojawia, głównie pana autorstwa. Czy ta aktywność pomaga mieszkańcom? Jak pan uważa? Ja myślę, że to jest taka możliwość komunikowania się z mieszkańcami. Teraz jeszcze generalnie byłem na początku przeciwny tym stworzenia takiego elementu, takiego kontaktu bezpośredniego w formie czatu. Ja tak myślałem, że to może trochę się wymknąć spod kontroli, ale uważam, że mieszkańcy tego chcą. Ci ludzie, niektórzy nawet, którzy nie są w grupie, chcą coś napisać, muszą wtedy wejść, być tym członkiem. I nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby tam ktoś kogoś obrażał, a to jest moją regułą i nie ma tam żadnej polityki, żadnych takich drugich podtekstów. I uważam, że to ma naprawdę przyszłość i ja tutaj jestem w tym momencie wdzięczny mojemu synowi, który swojego czasu, dawno lat temu, tak mi podsunął taki pomysł, żeby stworzyć grupę mieszkańców sołectwa Mezowo, bo tak to zaczynało moją, działalność społeczną od sołectwa. Bo stałem się radnym sołectwa Mezowo z okręgów tak zwanych Jowów, jednomandatowych. No i tak to zaistniało i to się rozwijało. Potem było mieszkańców gminy Kartuzy, jest mieszkańców powiatu. No myślę, że to można rozwijać i być, szerszym takim źródłem informowania mieszkańców w tematach tylko samorządowych. Tam nie ma żadnych reklam, mogą się niektórzy obrażać i tak dalej. Nie ma tam takich tematów związanych personalnych, jakichś tam, rozgrywek. Jeżeli to dotyczy samorządności, jeżeli dotyczy takich celów społecznych, czy dróg, czy jakieś inwestycji, które są dla nas wszystkich przydatne, to tam się znajdę. I zawsze zachęcam, żeby mieszkańcy, którzy są członkami, mogli zapraszać tych kolejnych członków, aby mogli pisać posty związane z tematyką taką konkretnie samorządową, nie wiem, dotyczącą naszych problemów, takich dnia codziennego typu. Może lampa to jest taki mniejszy problem, żeby tam raczej to zgłaszać sołtysowi albo tam osobom bliżej, ale takie drogi, takie nie wiem, jakieś przejścia istotne, jakieś problemy takie bardziej trudne. Ośmielę się użyć takiego sformułowania, jest pan indywidualistą, jeżeli chodzi o dostrzeganie różnych tematów w powiecie kartuskim. Często o tym też pisaliśmy w Skaszub Info, często zwraca pan uwagę na sprawy, na które inni w taki sposób uwagi nie zwracają. A za tym jednak idzie też pewien hejt, bo pan z tym hejtem też się spotyka. Jak pan sobie z tym radzi i jak pan mógłby to podsumować? Powiem szczerze, że ja generalnie nie mam z tym kłopotu. No wiem, że wszystkich nie zadowolę, wiem, że to i nawet problem może być i w rodzinie. Jeżeli chodzi o jakieś podejście do świata, jest moje takie, zero rynkowe umienie ma, że coś jest szare, coś jest czarne, albo białe, albo czerwone w jakichś tam konkretnych przypadkach, albo dobre i złe. I ja albo się w ogóle nie wypowiem, ale jeżeli trzeba, to się wypowiem i konkretnie zawsze szczerze i to nie będzie jakieś koniunkturalne, to nie będzie w imię jakichś partykularnych interesów, czy jakiejś przyszłości, a może za pół roku będę startował, albo za rok. Dla mnie dane wydarzenie ma znaczenie tu i teraz i ja o tym informuję, czy to dotyczy jakichś dróg, czy to dotyczy jakiejś inwestycji. Czarne, białe, użył pan takich słów, czyli ruszyliśmy temat kolorów, kolorystyki, a ten temat był głośny, szczególnie chyba na jednym z portali odnośnie tego, jak pan pewną kolorystykę postrzega. Chciałby pan do tej kwestii wrócić, bo ona jednak pana postawiła w takim świetle chyba niekorzystnym do końca, prawda, jeżeli chodzi o odbiór społeczny. Ja do jakichkolwiek grup tam, takich właśnie grup nawet związanych z tym, jak to mówimy, tak mniejszościami, uważam, że to jest grupa mniejszościowa, to są przebierańcy, te grupy słynne LBKT i Q jeszcze, tam te literki w alfabecie, można by wszystkie dokładać. Ale uważam, że są sytuacje, które ktoś podprogowo wprowadza, może nawet nieświadomie, ale tęcza, ja do tęczy lubię bardzo tęczę, moja córka często tęczę maluje, ale to jest tęcza o innym podłożu. Tutaj ta tęcza, o którym ja mówimy, o tym słynnym banerze w powiecie, no, tam jest taka konotacja zero-jedynkowa, krótko mówiąc. Jest 6 kolorów, tam się 4 pojawia, bo to jest tłem. Jak my tu jesteśmy ubrani, to w moim stroju, u pana w stroju też się znajdą kolory, które można podpiąć to pod barwy kaszubskie, tak? Bez dwóch zdań. To uważam, że to jest po prostu znalezienie sobie odpowiedzi, na pytania, które postawiłem naszemu burmistrzowi, naszemu staroście. I uważam, że to po prostu te nasze barwy, które są kaszubskie, one całkiem inaczej są przedstawiane. To naprawdę są piękne barwy, są to kolory wyraziste, ale w używaniu w formie kwiatów, a nie pasków. No sorry, winę tu.
No tak, tylko te paski, tą tęczę mamy też wszędzie, bo tak na dobrą sprawę na proszkach do prania, na jakichś kapsułkach do prania, innych rzeczach też mamy, jak są do kolorów, kolorystykę tęczy. Tak, to też na... równie dobrze też i to mogłoby się kojarzyć w jakiś sposób. Nawet... No, ale to pytanie, czy to nie jest za daleko idące myślenie? No nie wiem, myślę, wydaje, że jeżeli pewna firma kosmetyczna wydaje kremy, że tak powiem, ubrane w pewne w kształcie tęczy, tylko tych sześć słynnych kolorów jest, o czym mówimy, że to jest ich jakby w cudzysłowie flaga, to jest jakieś tam sięganie po klientów, wypuszczanie torebek, siatek, słuchajcie, z kolorystyką specyficzną. No, przepraszam, no to ma swoje podłoże. To, co się dzieje w Europie, to do nas dochodzi, to nas sięga, to nas już teraz łapie, pewnie wkrótce bardziej chwyci nas za nogi i za nogawki, niż było to całkiem niedawno przy tym rządzie prawicowym, nie? To niestety uważam, że to idzie w złym kierunku. Nasza Europa traci tożsamość, a tu chodzi o utratę tożsamości. Tu chodzi o to, żeby jesteśmy na schyłku cywilizacji. Często nasi rodzice, abyś, albo słynni ludzie mówią, abyś żył w ciekawych czasach. My żyjemy dzisiaj w ciekawych czasach, ale właściwie każde pokolenie, każde żyło w ciekawych czasach. Czy to były 50 lata, no nie możemy mówić o tragediach, których nie brakowało, czy to 70 lata. Każdy miał swoją dekadę, gdzie były jakieś traumy. Nie? I dzisiaj tak samo mówimy o tej pandemii. Ja zawsze myślałem, że pandemia to będzie taki czas, okres przedpandemiczny i pandemiczny, a dzisiaj się mówi już bardziej przedwojenny i mam nadzieję, że wkrótce powojenny. Nie? I to, tak to wygląda w tych kwestiach właśnie społecznych, na które no, niestety media mają bardzo duży wpływ. Tutaj również pana też jest udział w tych kreowaniu tej naszej tożsamości. Bo uważam, tożsamość to są korzenie, to jest rodzina, to jest ważna sprawa. Może się komuś w rodzinie nie układać, ale to nie znaczy, że tę rodzinę trzeba niszczyć, jakoś tam pomniejszać jej wartość. Od jednostki się zaczyna. Nie? Pan na pewno zgodzi się z takim twierdzeniem, że za poglądami prawicowymi idą też pewne wartości. Tak? Te wartości były kultywowane przez lata w Polsce. Mam na myśli tutaj Kościół, wiarę chociażby, tak? Która dzisiaj no, też ma, powiedzmy, swój kryzys. Co pan na to? Jest tak, że te wartości są jakby w tej sferze prawicowej? Ludzie są aktywni w kościele, a oprócz tego są aborcyjni, że tak powiem. Nie są wbrew aborcji. Są, że tak powiem, za poglądami związanymi po prawicy, jakby bliżej kościołowi i naszej tożsamości, a oprócz tego niszczą ten kościół tak naprawdę. No, ten ostatnio w Karsparusie, ta tragedia, kościół był podpalony. No, tam nie, to trzeba by powiedzieć o faktach. On nie został, że tak powiem, w ramach remontu jakoś tam jakaś awaria elektryczności. No tak naprawdę to zostało podpalone, nie? I ja boję się o to, że ta przyszłość tych kościołów będzie taka jak we Francji, taka jak na tym zachodzie, że się już dyskoteki robi, wyburza się, deweloper wchodzi i to jest ten schyłek cywilizacji, nie? Uważam, że kościół, my kościołowi zawdzięczamy naszą powrót do niepodległości. Gdyby nie kościół, gdyby nie to, że można było w tym otoczeniu znaleźć bezpieczeństwo, to by dzisiaj nie było Solidarności. Tylko Solidarność znalazła w tym drugim obiegu kościoła, jak to się mówi, bezpieczeństwo i jak to się mówi, możliwość kolportacji. No to wszystko dzięki kościołowi. A dzisiaj ci sami ludzie niszczą kościół. To jest to dla mnie niezrozumiałe. Nie? To dla mnie jest po prostu bardzo, tutaj myślę, że doktoraty i profesury można zrobić na ten temat. Od dawna mówi się o tym, że polskie społeczeństwo jest pokłócone, głównie tutaj, jeżeli chodzi o sferę polityczną i poglądową. Co to pokazuje pana zdaniem? Mi się wydaje, że to był bunt społeczny po prostu. To był po prostu bunt. Nawet ludzie sobie sami jakby w przysłowiowe kolana strzelają. Jak rozmawiam z klientami podopiecznymi, jeżeli chodzi o ich przyszłość, o ich, że tak powiem, rokowania, to sami nawet głosowali na inną opcję, gdzie mówią o likwidacji pewnych tych świadczeń społecznych. No ja nie wiem, chyba najbardziej się patrzy przez swoją kieszeń, jeżeli chodzi o zrozumienie świata. A tutaj te osoby, jeżeli będą pozbawione pewnych tam nawet świadczeń, no to nie wiem, jak to będzie. Jeżeli ma wzrosnąć bezrobocie, ma wzrosnąć wyjazd na zagranicę, żeby pracować, słabo to widzę generalnie. Uważam, że dużo zrobiono zostało im plus i to zostało chyba mało podkreślane, te sukcesy, te obietnice, które zostały zrealizowane. Ale to jest taka polityka dalekosiężna. Ja się zajmuję samorządem i w tym obracam i ja mówię, róbmy każdy swoje, co do niego należy. Niech ksiądz zajmuje się kazaniem i rozgrzeszaniem ewentualnie grzeszników, a ja będę się starał patrzeć na ręce kolegom zarządu albo i z gminy, albo i kolegom ław radnych.
Właśnie jeżeli wracamy do tematów samorządowych, pan zwraca uwagę na swojej grupie na Facebooku na wiele spraw inwestycyjnych, też potrzeby, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe. W tym zakresie co może pan powiedzieć? Bo pan ruszył ostatnio kilka takich tematów. Tak, no uważam, że jeżeli chodzi o drogi, gdybyśmy tych wsparci mieli z różnych funduszy i ten ładu różnego rodzaju, edycje, to tam nawet 8 edycja, czy 13 i tak dalej, ale czy ten wsparcie funduszu drogowych, samorządowych dróg, który rząd wspiera, to byśmy byli o wiele do tyłu. Pamiętam poprzednie kadencje, jak bywały, to się robiło 200, 300, 500 metrów, no bo tyle starczało. Budżet był 105 milionów, jak ja zaczynałem kadencję, a dzisiaj mamy 250 budżet. No to jest całkiem inna jakość, inny standard. Nasze inwestycje rocznie 30 milionów wykonywania, teraz będzie 50 milionów prawdopodobnie w 2023 roku. No to skąd te pieniądze? Przecież to nie są nasze pieniądze. My nie zarabiamy na nieruchomościach, jak zarabia gmina na podatkach od nieruchomości. My mamy tylko odpisy z CIT-u, PIT-u i tak to wygląda w praktyce, nie? I nasze możliwości są całkiem inne teraz od 6 lat. Mam nadzieję, że będę. Ja będę oczekiwał i będę rozliczał podwyżkę dla siebie 20%, bo jestem w budżecie. Ja będę doczekał i to będę punktował. Tak jak poprzednie rządy i poprzednie obiecanki były realizowane, tak dzisiaj czekam na to, żeby było realizowane i aby to szło w dół. Wiele inwestycji, nasza obwodnica Kartuska, no przepraszam, ona nie istniałaby nawet w projektach, a to tylko byłyby mrzonki, nie? Nasza, no dużo wokoło, gdybyśmy sięgnęli, zobaczcie, jaka standard dróg się poprawił, nie? Bezpieczeństwo przez to też jest większe. Naprawdę, gdzie tylko można sięgnąć, ja już nie mówię o tej wschodniej części Polski, ale tu i teraz, nie? Nasza północny kraj jest, północna część kraju jest bogata, my należy do tej części, no trochę współczynniki są wiele inne, ale zobaczcie, jakie mamy małe bezrobocie. Tutaj jest w okolicy do 3% bezrobocie jest niższe niż w całej części innej kraju, nie? Może to ma wpływ Trójmiasto, ale jednak to ma wpływ na nasze rodziny, to na standard, nie? Obawia się pan tego, co przyniesie przyszłość po wyborach, jeżeli chodzi o nasz powiat? Obawiam się, że będzie wyhamowanie, nie? Będzie hasło pod tytułem nie ma pieniędzy, tylko kwestia z gospodarności, nie? My jak nie dostaniemy tak zwanego promesy, jak to tam się nazywa słynne, jak to tam nazywa talonu czy tekturki, która za tym idzie w ślad pieniądze fizyczne, nigdy nie było tak, że coś było przekazane, nie było realizowane, a dzisiaj myślę, że będzie mówione, a oczywiście to jest kwestia gospodarowania, że kołderka jest za krótka, nie? Myślę, że tego się boję i tego my wszyscy odczujemy. My dzisiaj inwestujemy w nasz szpital powiatowy. Duże zadanie, super, że wystartowaliśmy. Mamy projekt, mamy wszystko jakby przygotowane do przyjęcia środków KPO. Teraz jak te pieniądze oczywiście przyjdą, bo już jest hasło, tak jak ja swojego czasu z panem Wojtkiem Drewką zakład wykrałem, że jednak tych pieniędzy nie dostaniemy przed wyborami. No i też tak się spełniło, nie? No i tych pieniędzy nie dostaniemy. Dzisiaj pewna osoba wyjechała do Brukseli, wróciła, sorry, no będzie już 5 miliardów ponoć euro. No. No jednak to były wszystko ruchy techniczne, polityczne, a nie merytoryczne. Nie? Szkoda, że tak się działo. Myśmy, nasza Zjednoczona Prawica, ja jakby mówię o stronie suwerennej Polski, bo tam jestem członkiem i zaangażowaną osobą, to uważam, że dużo straciliśmy energii, my Polacy, na takich właśnie kopaniach się, że 2 kroki do tyłu, 3 do przodu, albo odwrotnie, często odwrotnie, często musieliśmy cofać przed jakimiś decyzjami w imię jakichś takich uspokojenia. Pan prezydent wetował ustawy, uważam, niepotrzebnie, bo byłoby dawno już tematy załatwione, kurz by opadł. Pan sobie wyobrazi świeczki, które palone były pod sądem. W całym kraju dziwnym trafem te same świeczki. Ja nie wiem, jak to się stało, jaka to była inicjatywa społeczna, że wszędzie te same świeczki się paliły. Ktoś za to płacił, nie? Ktoś za to płacił. Za wynajęte osoby fizyczne, my wiemy, że były wynajmowane. Ktoś za to płacił, nie? I tak to działa, nie? Nie mówię co innego, a co innego myślę. Ja to, co mówię, to myślę. Nie często za szybko mówię, a wolniej myślę. I to jest moja taka może przywara, ale pracuję nad tym. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Dziękuję. Dziękujemy.